Chciałabym dzisiaj do was powiedzieć, moi drodzy, przyjaciele i moja rodzino, że jesteśmy urodzeni, aby zwyciężać. Czy my to wiemy? Tak. Powiedz amen! Amen! Jestem urodzony, aby zwyciężać. Jestem urodzony, aby wpływać. Słabo. Gdyby stał tutaj Richard Bonke, to by powiedział: wstań i powiedz: jestem urodzony, aby zwyciężać. Jestem urodzony, aby wpływać. Jestem urodzony, aby szerzyć Boże Królestwo. Jestem urodzony, aby wpływać. Amen! Jesteśmy urodzeni, aby zwyciężać, aby wpływać. Ojcze, dziękujemy Tobie za moc Twojego Świętego Ducha, która jest w nas. My umiemy moc beznadziei, śmierć, depresję, głupotę i ogłaszamy Twoje Królestwo na tym miejscu. Twoją mądrość, Twoją siłę, Twoją perspektywę. Perspektywę nieba, perspektywę nieba, nie ziemi, ale nieba. My to ogłaszamy na tym miejscu. Tak się modli Kościół Przebudzeniowy. Tak Kościół Przebudzeniowy mówi, kiedy wychodzi głoszący i głosi. Amen. 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 I w naszym przypadku to nie jest ściema i religia. Rozumiecie? Ponieważ w innych kościołach tak jest. Co u Ciebie? Halleluja. Teraz jak byliśmy w Bristolu, Bartka Sięcina mówi: Agata, po raz pierwszy usłyszałam taką odpowiedź. Na zadane pytanie, czy nas odwiedzicie? Chwała Bogu. Ona po prostu odczosnąć się nie mogła. Kurczę, w ogóle, no nie wierzę. Czy nas odwiedzicie? Chwała Bogu. Ona mówi: miałam doświadczenie tego, co wy mówiliście. Ty, dramat. Czy nas odwiedzicie? Posłuchajcie, jesteśmy urodzeni, aby zwyciężać. I to są te proste prawdy, o których my ciągle mówimy i musimy je usankcjonować w swoim życiu. Diabeł chce, aby Kościół się bał. To jest to, co dzisiaj Artur zrobił. Diabeł chce, aby Kościół się bał. Diabeł jest pokonany. Pamiętam jak dziś, jak chodziłam w ciąży z Sarą. Wiktor miał wtedy mnie całe 10 lat i ze swoim kolegą był na takim etapie, że bardzo lubiał z nim odpalowywać byka. Ja wracam sobie od lekarza, mam dwie ręce siatek i jest odpalowany byk i biegnie w moim kierunku pies. Strasznie duży i biegnie na mnie, a ja się bałam psa. I wiecie, co zaczęłam robić? Rzuciłam te torby i zaczęłam uciekać. Uciekam, ten pies mnie minął. Ale dramat w ogóle, ale jasna. W ogóle kto się ze mnie śmiał? Mamo, narobiłaś mi obciachy. Wróciłam po te torby, wiecie, wziąłam te torby w ogóle do ręki i mówię: Boże, to strasznie wyglądało w mojej głowie. To był pies, który biegł za suką, ale nie za mną. Rozumiecie? Ale nie za mną. Jesteśmy urodzeni, aby zwyciężać i aby wprowadzać Boże Królestwo wszędzie tam, gdzie Bóg postawi nasze nogi. Ale nie możemy się bać. I musisz uznać siebie za kogoś szczególnego. Jeśli nie uznasz siebie za kogoś szczególnego, to nie będziesz nic szczególnego robił. Chociaż cała Biblia trąbi i mówi o tym, że jesteś zwycięzcą. Nawet jeśli upadniesz w zawodzie, jesteś diamentem. Rozumiesz? Jeśli nie uwierzysz w to, że jesteś szczególny, będą tobą rządzić. Będą tobą rządzić. Jest takie fajne duchowe prawo, które mi się bardzo podoba. Jeśli ty nie będziesz rządził, to tobą będą rządzić. Jeśli ty nie będziesz rządził, to tobą będą rządzić. Nie daj sobą rządzić. I ja nie mówię tutaj o tym, aby się poddawać. Rozumiecie? Nie o tym w ogóle mówię. I zabraniam ci diabła, abyś pierniczył ludziom głupoty do głowy. Nie o tym mówię. Jeśli nie będziesz zarządzał w swoim życiu, to ktoś tobą zarządzi. I oby to był ktoś mądry. Najczęściej trafiamy na naszej drodze wariatów. Jak oddałam swoje życie Jezusowi, to Duch Święty zaczął mi przypominać takie fajne rzeczy z mojego życia. I przypomniał mi taką informację. Ja w szkole podstawowej
miałam nurtujące mnie pytanie, na które nikt nie umiał mi odpowiedzieć. Po co ja tu jestem? Nie bardzo się mogłam, ja w ogóle nie miałam kogo zapytać. Koleżanki w ogóle w moim wieku wygłupiały się, trawy żarły w ogóle na boisku. Ja w ogóle mnie nie zrozumieją. No w ogóle mnie nie zrozumieją. W ogóle wychodzimy na przerwę, one się wygłupiają, jedzą trawę. One jedzą trawę w ogóle, żeby się oczyścić. Mówię, ja nie powiem, że ja mam tego rodzaju pytanie wewnątrz mnie, które mnie bardzo nurtuje. To było we mnie żywe, żywe. Po co ja tu jestem? Po co w ogóle, wiecie, no, jak gdyby wiedziałam, że Bóg mnie stworzył. Ale celem mojego życia jest co? Umrzeć. I co? Nikt na to pytanie nie umiał mi odpowiedzieć. Pamiętam, że czułam się osobą szczególną. Pamiętam też, jak moja babcia opowiadała mi o wojnie. Ja do niej mówię, babciu, dlaczego ty się nie schowałaś? Babcia do mnie mówi, pszczółka, ale gdzie? Ja wie, babciu, do wertarki. Pszczółka, mówi. Niemcy by babcię znaleźli w wertarce. Dla mnie to w ogóle nie była odpowiedź. Ponieważ ja się czułam szczególną osobą i kiedy oddałam swoje życie Bogu, to ja zrozumiałam, tak, że mój duch oglądał w wieczności Boga. Mój duch w wieczności oglądał Stwórcę. Jestem kimś szczególnym. Nie ma drugiej takiej jak ja. Rozumiecie? A diabeł przychodzi do kościoła w postaci anioła światłości z takim walcem, tak jak to śpiewa Młynarski, i wszystkich chce wymaglować do jednego wzoru. I jedyny wzór, jaki ma być, to my mamy być jednej myśli, jednego zdania, tak? Mamy głosić tą samą oczywistą prawdę. Na pułapie doktrynalnym mamy się zgadzać ze sobą i mamy głosić tak, jak nauczamy. Poza tym jesteśmy różni, różni. Różni. Ja często mam tak, że w sklepach nie ma takich ubrań, jakie ja mam w mojej głowie. Często gdzieś pójdę i nie umiem sobie nic kupić. Artur mówi, dla ciebie jeszcze nie uszyję. Muszę sobie krawcowe znaleźć. Rozumiecie? Jesteś kimś szczególnym i musisz w to uwierzyć. Jeśli w to nie uwierzysz, że jesteś kimś szczególnym, to uwierz mi. Naprawdę. Możesz być ekspertem duchowym. Możesz przebywać masę czasu na różnego rodzaju szkołach, konferencjach i one się nijak będą miały do twojego duchowego wzrostu. Rozumiesz? Bo zawsze się będziesz uważał za małego. Zawsze się będziesz uważał za małego. Powiesz tak, dla niego to być może ta prawda, ona jest adekwatna, ale dla mojego życia nie. Musisz uznać się za osobę szczególną. Jesteś szczególny, jesteś perłą, jesteś perłą, jesteś perłą. Trzeba te rzeczy do siebie powtarzać każdego dnia. Inaczej, wiecie co, będą nami rządzić. Uważam też, że tak jak tutaj siedzimy, wszyscy z nas musimy mieć zaplanowany nasz duchowy rozwój. Duchowy rozwój musi być zaplanowany. Jeśli nie jest zaplanowany duchowy rozwój, tak, to lecą lata. Lata lecą. Lecą lata, mijają dni, a ja wciąż taki sam, w tym samym miejscu. Nikogo nie przyprowadziłem do Jezusa. Mam popisane mnóstwo zeszytów z różnych konferencji, z różnych szkół, ale do Jezusa nikogo nie przyprowadziłem. Zrobiłem to, zrobiłem tamto, ale wpływu żadnego nie wywarłem. Czemu? Coś wam powiem. Kiedy narodziłeś się na nowo, to dostałeś od Boga dar. I ty musisz wiedzieć. Dostałeś od Boga talenty. Dostałeś od Boga marzenia. Zadaj dzisiaj sobie to pytanie. Czy ty rozwijasz swoje życie duchowe w oparciu o swoje dary, o swoje talenty i o swoje marzenia? Zadaj to pytanie sobie i spójrz szczerze w swoje serce. Czy masz zaplanowany duchowy rozwój w oparciu o twoje dary, o twoje talenty, tak? I o twoje marzenia. Ja jestem super fryzjerką. I gdybyśmy nie robili tego, co robimy, to ja bym prowadziła zakład fryzjerski. Byłabym najlepszą fryzjerką. Kiedy się nawróciliśmy, natychmiast zaplanowaliśmy, jak będzie wyglądało nasze życie. Pierwsze, co mieliśmy robić, Artur mówi, będziemy prowadzić kościół. To jest raz. Mieliśmy go prowadzić w Nasielsku. Ale drugą rzeczą to miało być to, że ja miałam pracować w swoim zawodzie.
Miałam być fryzjerką, miałam brać dofinansowanie, pisaliśmy już biznesplan, chciałam brać kasę, chciałam otwierać zakład i chciałam, aby też w tym zakładzie była kawiarnia i księgarnia chrześcijańska. Natychmiast planowaliśmy nasz rozwój. Musisz planować swój rozwój. Zrezygnowałam tylko z tego dlatego, bo przyszło wyższe powołanie. Inaczej bym to robiła. Musisz zaplanować swój rozwój. Spójrz w swoje dary, w swoje talenty i w swoje marzenia. Wiecie, że to trzeba zajrzeć w samego siebie i przeanalizować swoje życie. Tak? Czy ja to w ogóle realizuję? Czy ja to realizuję? Czy ja realizuję czyjś plan? Mamy uzdrawiać, uwalniać, tak? Ewangelizować i to nie jest nic szczególnego. To jest nakaz misyjny. To jest nakaz misyjny. To jest nakaz misyjny dla każdego. Ale co jest z twoimi marzeniami? Co jest z twoim duchowym rozwojem? I jeśli ty tego sobie nie postanowisz, jeśli ty sobie tego nie wypunktujesz, tak, to nikt tego za ciebie nie zrobi. Nie pozwól ani diabłu, ani światu ustalić struktury twojego myślenia. Ty rządzisz. Pierwsza zasada. Jestem zbawiony, tak? Co powiedział Bóg? Zarządzaj. Zarządzam najpierw moim własnym życiem. Nikt nie będzie mną rządził. To ja decyduję, komu daję prawo do rządzenia w moim życiu. To ja decyduję, do kogo przynoszę ewentualnie moje obdarowanie i mówię, użyj go. To ja decyduję. Ja, jako świadoma jednostka, jako ta, która poznała Jezusa, jako Pana i Zbawiciela, ja nie idę i tak się nie rzucam w ramiona. A ty coś ze mną zrób, ty coś ze mną zrób. Wiecie o co chodzi? Coś takiego w ogóle tak jest. Ludzie nie wiedzą, kim są, nie wiedzą, czego chcą i tak się rzucają od jednych rąk do drugich rąk. Zrób coś, ulep coś ze mnie. Ale co? Ale co? Chcę, ale ty się nie dajesz. Rządzić trzeba, przyjaciele. Posłuchajcie. Jeśli my nie planujemy wzrostu, to w ogóle bez potrzeby modlimy się w ogóle o przestrzeń. Po co ta przestrzeń? W którym roku byliśmy na Ukrainie? Który to był rok? 5 lat temu. 2015. Kilka osób z tego kościoła pojechaliśmy na Ukrainę. Dlaczego? Ponieważ my mieliśmy już lata. Przez lata zaplanowaliśmy swój wzrost. Modliliśmy się o poszerzenie. I pojechaliśmy, aby się poszerzyć. Pojechaliśmy, aby się poszerzyć. Czy się poszerzyliśmy? Tak, poszerzyliśmy się. Jeśli nie będziesz miał zaplanowanego swojego duchowego rozwoju, to nie będziesz czytał duchowej rzeczywistości. To, co Artur powiedział. Tomek szukał Boga, cała rzeczywistość poddana. Ty masz zaplanowany w ogóle swój rozwój, tak? Modlisz się o przestrzeń i natychmiast wszystko jest tobie poddane. Pojawiają się ludzie, pojawiają się apostołowie, ewangeliści, nauczyciele. Oni będą w ogóle, wiesz, będą wsadzać w ogóle rzeczy dobre w twoje życie. Inaczej może być tak, że sam Jezus przed tobą stanie i ty podważysz. Rozumiecie? Kiedy się nie ma zaplanowanego swojego duchowego wzrostu, o tym się nie myśli, tego się nie rozważa, to dla ciebie nawet spotkanie z kimś bardzo ważnym będzie nieważne. Będzie nieważne, bo ty nic od niego nie weźmiesz, bo ty nie masz zaplanowanego swojego duchowego rozwoju. Wiecie? Po prostu jesteś urodzony. Jestem urodzony na nowo i tak zostałem. I tak zostałem taki urodzony, tak? Pieluchy mam, ściągną, wydrą, tu rzucą, przerzucą, temu rzucą, poluraj, pogrzechocz, tu go złap, przyszczypnij, to się pośmieje, pogilgocz, to tam coś zrobi. Nie tak! No nie tak, przecież my nie w ogóle nie pacynki takie, rozumiecie? Żywe istoty, w których mieszka Duch Święty. Marzycie? Ja marzę. Kręci mnie służba Katrin Kuhlman. Marzyć trzeba o takich rzeczach. Jeśli nie będziesz marzył, nie będziesz realizował. Nie będziesz marzył, nie będziesz realizował. Nie próbuj się dopasować i być zadowolony z tego, co posiadasz, mimo że w środku nie odczuwasz żadnej satysfakcji. Często jest tak właśnie, że nie realizujemy swojego marzenia, tak? Nie chodzimy w swoich butach, tak? Robimy coś, co nie jest nasze, ale w środku nie mamy żadnej satysfakcji.
No bo nie robimy swoich rzeczy. Bo nie robię w ogóle tego, co tak naprawdę powinienem robić, co powinnam robić. To są proste rzeczy, bo każdy z nas wie, czego chce. I powiem ci tak, tylko na maksa rozwiniesz to, czego chcesz. Tylko na maksa rozwiniesz to, czego chcesz. Inaczej będziesz rzemieślnikiem. Zrobisz wszystko, co ci każą. Widzisz, jak to działa, bo jesteś posłuszny. Bo znasz duchowe zasady, znasz duchowe prawa. Przecież pastor powie, to ja pójdę i zrobię. Ja sama zrobię. I ja to będę robić. Ale jest coś więcej. W ogóle wyższy level. Aby wejść w swoje buty. Tak? Aby wejść w swoje buty. Przeżyć własne życie. Żeby ludzie wiedzieli, że w tym kościele była taka krawcowa, która wytyczyła nowy trend mody. Amen. Ona wytyczyła nowy trend mody. Nie, że jak jest teraz, wszyscy mają, nie wiem, jakieś tam spodnie z Zary, to wszyscy mają takie spodnie z Zary. Nie chcę takich spodni z Zary, jak mają wszyscy. Chcę inne, z jedną nogawką krótszą. Wszyscy mają buty na obcasie, ja sobie będę obcas. Nie idźmy tylko dalej, wszyscy mają ręce, to ja sobie jedną rękę. Maszcie. Diabeł to wszystko spłycił w walce, bo przychodzi w postaci anioła światłości. Tak. I tak ulula. Diu, 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 diu. Wszystko jest dobrze. Nie napieraj do przodu. Nie być tak. Bo ci jakoś diabeł chorobę wsadzi. Won. W Ewangelii Jana 12:24 czytamy, że jeśli ziarno pszeniczne nie wpadnie w ziemię i nie obumrze, pozostanie pojedynczym ziarnem. Innymi słowy, gdy nie zaprzęgniesz do pracy i nie zostanie zasadzone w odpowiednim środowisku, nie pomnoży się. Musisz zaprząć do pracy swoje marzenie, swój talent, swoje obdarowanie. Zajrzyj w ogóle w siebie, co masz. Do tego, co masz, będzie ci dodane. Do tego, co masz, będzie ci dodane. Co masz? Nie ma, że nie masz. No mam, każdy coś ma. Nie ma, że nie mam. No mam. Mam. Zdaję sobie z tego sprawę, że masa chrześcijan żyje na poziomie naprawdę wegetacji i zabetonowanych marzeń. Nie pozwól, aby twoje marzenia były zabetonowane. Nie pozwól. Nie zgódź się na to. Nie zgódź się w ogóle na to. Jeśli nie umiesz zrobić użytku ze swojego obdarowania, to też musisz zaufać w taką zasadę, aby przyjść do kogoś, kto ci pomoże. Aby przyjść do tego duchowego lidera i powiedzieć, zrób ze mnie użytek. Bo wiecie, o co chodzi? Jest często też tak, że mamy coś i nie umiemy tego rozpoznać. A jak już rozpoznamy, niekoniecznie umiemy się sami stworzyć. Nie jest nic złego iść do dobrego pasterza, do tego, który dobrze zarządza, tak? Do tego, który pomoże ci się stworzyć, do tego, który pomoże ci się odczytać i coś z ciebie ulepi. Wiecie, to nie jest nic złego. Odczytaj się, zobacz, co masz i daj się ulepić. Nic w tym złego. Nic w tym złego. Wiecie, że często czytacie Biblię i macie coś takiego. Kurczę. Ta rzeczywistość w Biblii wygląda inaczej, a u mnie w życiu trochę inaczej. Trochę jesteście sfrustrowani. Jesteście sfrustrowani. Często dzieje się tak dlatego, że nie zaplanowaliście swojego duchowego rozwoju i nie rozumiecie też pewnych rzeczy. Rzeczy dzieją się od małych rzeczy. Od małych. Przecież początki naszego małego kościoła to byłam ja, Artur i mama. Artur wrócił z niedzielę, my siedzieliśmy, Artur przed nami stawał i głosił nam kazanie. Potem dopił do nas Norbert. Mieliśmy taką wspólnotę. Łamaliśmy się chlebem, piliśmy wino i wierzyliśmy, że wytyczymy kierunek i wierzyliśmy, że będziemy znaczącą częścią przebudzenia. Od małych rzeczy to się dzieje, ale wierzyliśmy w to, że jesteśmy szczególni. Że nie po to Bóg nas zbawił, żebyśmy zostali na poziomie wegetacji,
Tak, ale On nas zbawił, wyposażył, obdarował. Tak, postawił na twardym gruncie. My się nie cofamy i idziemy do przodu, i idziemy do przodu. I tak jest w życiu każdego człowieka. Zobacz, co masz. Zobacz, o czym marzysz. Zobacz, o czym marzysz. A może marzysz o czymś, co jest w ogóle, no takie, może to się wydaje dla ciebie dziwne. Nie wiem, rury chcę topić plastikowe. Top. Ale top te rury tak, że jak ktoś przyjdzie i powie, śmierdzi jak 150, a ty mu wyłonisz w ogóle Ewangelię, jestem pasjonatem topienia rur. Cokolwiek, cokolwiek, ale nie bądź nijaki, nie bądź nijaki. Diabeł chce, aby ludzie w kościele byli nijacy, nijacy. Masz, bo jesteś szczególny, ale żeby, to trzeba w to uwierzyć. Trzeba w to uwierzyć, że jesteś szczególny. Jeśli nie pragniesz pomnożyć tego, co dostałeś, to tak naprawdę postępujesz bardzo samolubnie. Zobaczcie, mam, ale nie pomnożę. Mam, ale nie pomnożę. Nie, pomnożę. Ja w moim życiu pomnożę. Pomnożę wszystko, co Bóg mi dał. Pomnożę moje talenty, pomnożę moje obdarowanie, pomnożę namaszczenie, pomnożę objawienie. Tak? Marzę o tym, aby ta grupa rozrosła się do bardzo dużych wymiarów. Ja już teraz, jak uwielbiamy, to ja mam wizję tego zespołu. Mi się marzą tancerki. Tak? Bo to jest w ogóle sztuka. To jest sztuka. Ja teraz w Holandii, jak byłam, to śmieliśmy się trochę z tego. Wiecie, w ogóle taniec to jest sztuka. Jeśli tańczycie, jeśli macie flagi, wzięliście się za służbę flagi, tak, to zróbcie z tego taki taniec. Tak? Przynieście te rzeczy Bogu. Powiedz, będę tańczył tak, będę tańczyła tak, że będzie tutaj Boża chwała. Bo to jest sztuka. Bo to jest sztuka. A diabeł chce wszystko spłycić. Ustań, zatańcz. Bo on jest byle jaki. Diabeł jest byle jaki. I chce, aby wszyscy byli byle jacy. Aby zrobić, aby odpalić, aby coś tam odhaczyć. Nie, nie. W świecie było źle. W świecie było jakoś nijak. A teraz ma być dobrze. Na 100%. Na 100%. Wiecie, jak kiedyś usłyszałam takie proste słowa. Jak śpiewasz, to śpiewaj jak dla króla. Bałam się podnieść głos. I człowiek do mnie mówi, a co ty tam rzeźbisz? Ja mówię, króla uwielbiam. Królika uwielbiasz. To, co robisz, to się nazywa śpiewasz dla królika. Jak śpiewasz, to masz śpiewać dla króla, dla pana panów i króla królów. Rozumiecie? A nie dla królika. Cokolwiek masz, powiedz, pomnożę. Pomnożę wszystko, co dał mi Bóg. Jeśli zdecydujesz puścić ziarno w obieg, by zaczęło pracować i pomnażać się, to odniesiesz sukces. Twoim i moim celem nie jest przetrwanie z darem, z marzeniem w kieszeni. Nie, to nie to, słuchajcie. Tylko za to trzeba wziąć odpowiedzialność. Odpowiedzialność za to trzeba wziąć. Wierzę, że są w was marzenia i to teraz w was kipi. I teraz Duch Święty was, do was mówi i was porusza. Tylko jest coś takiego jak lęk. Lęk. I diabeł lękiem kosi żniwo. Nie zrobię tego. To będzie takie dziwne. No po prostu nie zrobię tego. Ja już w ogóle chyba, nie wiem, trzecie uwielbienie z rzędu mam w ogóle tak, że czy ktoś z was tutaj na sali umie jakiś taniec towarzyski? Prócz Artura. O, proszę bardzo. Ty umiesz. Dlaczego nie robicie takich rzeczy? Uszyj sobie piękną sukienkę, Agnieszka. Uszyj sobie piękną sukienkę. W świecie tańczyłaś dla diabła, a teraz masz tańczyć dla Boga. Zobaczcie, jak to działa.
trzeba te rzeczy powyciągać. Powyciągać. One już są na tej sali. Tylko trzeba je powyciągać. Ja wam pomogę. W ogóle chciałabym, żeby osoby, które tańczą, żeby do mnie przyszły. Ja wam zrobię przeszkolenie. Pokażę wam, jak się tańczy. Dobra? Musisz wierzyć w to, że jesteś osobą, która przynosi owoce. Która przynosi owoce. No bo inaczej to po co my tutaj siedzimy? Bo mamy taki klub, mamy taką fazę, bo jesteśmy zboczyńcami religijnymi. To kiedyś taki człowiek powiedział, mówi, on faktycznie taki pastor, mówi, ja naprawdę w to wierzę, że są w ogóle ludzie zboczeni religijnie. Nic ze swoim życiem nie robią, tak, ale lubią w ogóle posiedzieć w kościele. Jedni chodzą na dyskotekę, drudzy chodzą gdzieś tam indziej, a są ludzie, którzy po prostu mają taką tą pustkę w środku, muszą iść i coś tam w tym kościele, wiecie, zrobić, nie? To jakieś zboczenie. My mamy owoc przynieść. Owoc mamy przynieść i to taki owoc, wiecie, że... Amen. Aśka, ty przyniesiesz duży owoc. Amen. Zamiast snuć domysły, jak to się stanie, możesz doświadczać w życiu z Bogiem fascynującej i ekscytującej przygody. My tak naprawdę, choć wielokrotnie nie jest łatwo, to doświadczamy w ogóle przygody. To jest jedna wielka przygoda. Jedna wielka przygoda. Czasami tam się ktoś przypomina, to trzeba go tam odkopać. Ale potem za chwilę znowu jest fajnie. To jest przygoda z Bogiem. Przygoda z Bogiem. Kurczę, w ogóle Bóg we mnie mieszka. Wiecie, obdarował mnie. Chcę oddawać mu chwałę. Chcę tańczyć na scenie. Chcę śpiewać. Chcę głosić. Chcę w ogóle, aby jak będę głosić, to żeby nawracali się ludzie. To trzeba chcieć takich rzeczy. Chcieć takich rzeczy trzeba. Dlatego musicie planować swój duchowy rozwój. Bo bez planowania swojego duchowego rozwoju, to kazanie przejdzie, jak wiele innych do historii. Jak wiele innych przejdzie do historii. Wiele słów zostało już wypowiedzianych. Pytanie, czy ja w ogóle coś z tego wziąłem dla siebie? A może zgasłeś? To się zapal. To się zapal na nowo. Powiedz, diable, ty nie przyniesiesz owocu żadnego. A ja przyniosę duży owoc. Przypomnij sobie wszystkie słowa, które były do ciebie wypowiedziane. Słowa o tobie, słowa o twojej służbie, słowa o twoim wpływie. Przypomnij sobie, napisz sobie, nie wiem, wytatuuj sobie na ręku. To chodzi o to, to chodzi też o nagrodę. Wytatuuj sobie, tak jak ja sobie zrobiłam tatuaż. Nie dla szpanu, wytatuuj sobie. Jestem głową, a nie ogonem. Tak? Jestem królem, jestem księżniczką. Tak? Gdziekolwiek w ogóle morze czerwone się przede mną musi rozstąpić. To jest nasz Bóg. To jest nasz Bóg. Takiego Boga poznałam. Takiego Boga poznałam. Nie snujcie domysłów. Bo będzie przychodziła frustracja. Kiedy będziesz snuł domysły, to będzie przychodziła do ciebie frustracja. A jak ja mam to zrobić? No nie wiem, jakieś takie proste rzeczy. Masz żonę? No mam. A to jak do tego seksu, jak się zabierasz? Jakoś się zabierasz. Coś tam masz zaplanowane. Nie wiem, oko puszczasz. Nie wiem, łydki kawałek pokażesz. Cokolwiek. I tak samo jest z Bogiem. Zaplanuj coś. Zaplanuj. Co? Ty mi nie przeszkadzaj, bo ja stracę myśl. Często jest tak, że szukamy też wymówek, żeby, wiecie, nie służyć, nie? Bo jeśli nie robisz tego, o czym marzysz, tak? No to nie wiesz, co masz robić. No to nie wiesz, co masz robić. No bo co tu robić? Co tu więcej robić? Nie chcę, żebyście byli sfrustrowani. Chcę, żebyście byli ludźmi, którzy działają. Którzy działają w ogniu, w mocy, z pasją. Żebyście byli pewni tego, co Bóg złożył w was. Każdy z was coś dostał. Każdy z was o czymś marzy. Marzycie wszyscy o bardzo dużym wpływie. Ja też.
Trzeba zacząć te rzeczy realizować. Nie upodabniać się do tego świata brzydkiego, tak? Tylko trzeba zmienić myślenie i postanowić. Wprowadzę w czyn wszystkie moje marzenia. To, o czym marzę, to się zrealizuje w moim życiu. To, o czym marzę, zrealizuje się w moim życiu. Diable, tobie się nic nie zrealizuje. Posłuchaj, to są proste rzeczy. Kto do ciebie mówi, że nie osiągniesz sukcesu? Nie Bóg. Nie Bóg. To diabeł do ciebie mówi, że nie osiągniesz sukcesu. To on do ciebie mówi, że osiągniesz porażkę. Nie. Bóg tak nie mówi. Bóg jest dobry, tak? I Bóg powołał ciebie na tego, który ma zarządzać. My mamy zarządzać, wytyczać kierunek. Wiecie, mnie naprawdę to dotyka, że my mamy wytyczać nawet modę. Wiecie, że za nami mają się ludzie odwracać. Kurczę, widziałeś? Zobacz. I już jest pretekst. Co się pan tak lampi? Bo pani dobrze wygląda. Powiedz panu, dlaczego tak dobrze wygląda. Znalazłam takiego trenera, że oszalałam na jego punkcie. Jestem to... Całe życie mu oddałam. No, rozumiecie? To jest to. Ja modlę się o takie rzeczy, żebyście tak mieli w swoich głowach. Nie mówię o głupawce. Mówię o prezentowaniu, tak, króla. O prezentowaniu króla. Bóg stworzył cię jako człowieka, który wydaje plon. On stworzył cię jako tego, który ma wydać plon. Jako tego, który ma wydać owoc. A jeśli jesteś w takim miejscu swojego życia, że już troszkę czasu poświęciłeś na rzeczy, które w ogóle nie przynoszą nic i jesteś tym paskudnie zmęczony, tak? No to nie bij tego konia tam, jak on jest martwy, żeby wstał. Tak? Tylko lepiej powiedzieć: koń, zdech! Nie klepię tego konia, żeby dalej pobiegł, tylko mówię: koń, zdech! A teraz zasiadam na odpowiednim koniu. Tak? Wiecie co to? Bo ten koń zdech to jest to, że często robimy rzeczy, które nie należą do nas. Nie są naszymi butami, nie są naszą pasją, to nie są nasze marzenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przychodzi frustracja, przychodzi obciążenie, przychodzi jakaś taka, coś takiego ciężkiego. Rób swoje rzeczy i się nie spinaj. Tak jak Michał powiedział, kiedy mówił o wpływie, każdy z nas ma swój wpływ na swoim odcinku. Ty musisz znaleźć, tak, ten swój odcinek. I na tym odcinku będziesz tą szczególną osobą. Szczególną. Nie będzie takiej bibliotekarki. Nie będzie w ogóle takiego piłkarza. Nie będzie w ogóle, nie wiem, takiej krawcowej, takiej fryzjerki. W to trzeba uwierzyć. Uwierzyć w to trzeba. Co robił Witness World? Rury kręcił. No rury kręcił. Rozumiecie? I budował swoją wiarę. I budował swoją wiarę. Przy tych rurach śmierdzących na pewno. Planuj swoje duchowe życie. Ja postanowiłam, że rozwinę się na maksa w Bogu. Teraz jak byłam w Holandii, tak się nakręciłyśmy z Marzeną. Siedziałyśmy we dwie do trzeciej rano. Grzesiek mówi: co wy robicie? My rozmawiamy o Bogu. My rozmawiamy o duchowym wzroście. Nakręciłyśmy się. Nakręciłyśmy się tak, że mówię: jeszcze trochę, będziemy tu latać za chwilę. Wiecie, tak się możesz nakręcić. Duchowe działanie rozpoczyna się od duchowego myślenia. Kiedy zajmiesz się swoim duchowym rozwojem, to diabeł nie będzie miał do ciebie dojścia, bo nie będziesz miał czasu, aby myśleć w ogóle o pierdołach. Jak zajmiesz się w ogóle myśleniem o swoim duchowym rozwoju, to nie będziesz miał czasu, aby myśleć o tym, co ci podsuwa diabeł na myśl, bo to będzie takie malutkie, ponieważ ty będziesz rozważał takie rzeczy. Kurczę, w ogóle będę chodził w takim namaszczeniu, będę chodził w takiej chwale, że jak będę wchodził w ogóle do tramwaju, do autobusu, to ludzie będą klękać i będą oddawać życie Jezusowi. Tak? O takich rzeczach mamy myśleć. To jest dla ciebie i to jest dla mnie. Powiedz, że przyniosę owoc i to duży. Przyniosę plon.
Bo jesteśmy ludźmi wpływu. Bo jesteśmy ludźmi królestwa. Bo Bóg powiedział, abyśmy zarządzali. Abyśmy zarządzali, bo inaczej diabeł będzie nami rządził. Ty masz rządzić i ja mam rządzić. Do tego powołał ciebie Bóg i ciebie i mnie. I teraz posłuchajcie. Każdy z nas na pewnym odcinku swojego życia potrzebuje pomocy. W ogóle jeśli... To nie jest nic złego. Ja też na pewnym odcinku swojego życia potrzebowałam pomocy. Tak? Ale nie możemy być wiecznie ludźmi, którzy potrzebują wiecznie pomocy. Wiecie? Nie. Nie. Bierzesz się za jakieś rzeczy? Za swoją duszę? Za jakieś warownie? Za cokolwiek? Tak? Porządkujesz to, a następnie idziesz i natychmiast o tym świadczysz. I natychmiast o tym świadczysz. To się staje dla ciebie realne. Czym więcej będziesz mówił o tym, z czego wyszedłeś, tym bardziej to się realne dla ciebie stanie. To jest duchowe prawo. Tak jak rozważasz Jezusa, Jezus jest dla ciebie realny, a jak go nie rozważasz, to jest dla ciebie nierealny. Rozumiesz? Cokolwiek przeszedłeś, natychmiast jest we mnie taka kultura, to się nazywa kultura nieba, że idę i opowiadam. Słuchaj, a ja miałam taką warownię i już z niej wyszedłem, tak? Wziąłam w ogóle jakąś tam, nie wiem, łopatę, wykopałam warownię, zastąpiłam ją Bożą prawdą i teraz mam tak. I natychmiast idę i o tym opowiadam. I to się staje dla mnie realne. I już w to miejsce diabeł przyjść nie może. Nie wracam z powrotem w to samo miejsce, tak? Odwalone, 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 odwalone. Teraz przyjmuję namaszczenie. Wysprzedlam, tak? I pff, buta. Ogień mnie kręci. Miej w swoim umyśle obraz pierwotnego celu stworzenia. To twój i mój wizerunek. Bóg powołał nas do tego, abyśmy zarządzali. To są rzeczy, które powiedział Bóg. Idźcie i zarządzajcie. Mamy zarządzać. Halleluja! Mamy zarządzać! No proszę was, siedźcie tak. No nie siedźcie. Jak rozpoczynamy uwielbienie? Panie, chwale imię Twe. No można tak. Mateusz, czy to się podoba, co ja mówię? Tak, wstajemy i zarządzamy. Ale ja do tego nie dodam. Każdego dnia wyznawaj. Chcę coś zarządzić. Co to chcesz? Wstajmy wszyscy nasi. Nie, Mateusz, poczekaj. Każdego dnia. Bo ja wiem, na co ci stać. Chyba, że chcesz zakończyć. Mamy zarządzać, przyjaciele. Mamy planować swój duchowy rozwój. Zapamiętaj z tego kazania jedno. Od dzisiaj planuję swój duchowy rozwój. Kupuję zeszyt. Wiem już, kim jestem. Tak? Diable, ty nie jesteś nikim, mnie nie oszukasz. Wiem, czym jestem obdarowany. Wiem, jakie mam talenty i wiem, jakie mam marzenia. Tak? I zamierzam z tego zrobić odpowiednią pracę w Królestwie Bożym. W ogóle pokażę ludziom, tak? Wszyscy jesteśmy różni, zobaczcie. Nie bójcie się tego. Niech w ogóle ta wizja tego walca się tutaj nie zrealizuje. Że przyszedł diabeł i w ogóle wykosił. Wiecie? Dlaczego się nie zrealizuje? Amen. Amen.